sobotę 30 września w Halniakowym Dworze w Istebnej odbyła się czwarta edycja Gali Sportu. Wyróżniono i doceniono najlepszych sportowców z terenu Trójwsi Beskidzkiej. W uroczystej gali wzięli udział sportowcy i ich trenerzy oraz osoby zasłużone dla sportu. Nie zabrakło również rodziców młodych zawodników, włodarzy gminy Istebna na czele z panią wójt Łucją Michałek-Chudecką, sołtysów oraz przedstawicieli Rady Gminy Istebna. W gali wzięła również udział Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego. Chciałabym prosić panią wójt o wskazanie czterech najbardziej tutaj zasłużonych osób dla sportu w gminie Istebna i zaprosić państwa na wyjazd studyjny do Brukseli na wiosnę przyszłego roku. Będzie mi bardzo miło państwa gościć, bo dobre towarzystwo to jest wzajemna korzyść i dla tych, którzy zapraszają, i dla tych, którzy przyjeżdżają. Gratuluję państwu sukcesów. Życzę dużo zdrowia, siły, wytrwałości i spełnienia, nie tylko w sporcie, ale również w życiu rodzinnym. Wszystkiego dobrego. Drodzy państwo, sport w Istebnej to nie tylko tradycje narciarskie, ale to są również skoczkowie, to są również piłkarze, których mamy bardzo wielu i liczę na to, że wśród tylu talentów wykuje się ten co najmniej jeden, który przebije się do kadry narodowej i bardzo bym chciała, żeby w przyszłości mówiło się z wielką dumą: tak, ja jestem z gminy Istebna. Ja wam tego bardzo życzę i zawsze podkreślam, żeby ta pasja, którą macie do sportu, również ta pokora, która wymaga innego podejścia przy zaangażowaniu czynnym w trening, żeby to wszystko zaprocentowało, zaowocowało. A jeżeli nie będzie wam dane, że akurat ta kariera w sporcie będzie wam pisana, to wtedy na pewno to zaowocuje w waszym życiu codziennym. Opracuję, mam też byłych sportowców w kadrze, w administracji, w swoim urzędzie i powiem wam, że to są bardzo pracowici, obowiązkowi ludzie, bo oni po prostu z tego sportu się wywodzą. Nauczeni ciężkim, systematycznym treningiem, później mają również odpowiednie efekty w swoim życiu, w swoim już takim dorosłym, zawodowym, osobistym. Także życzę wam wielu sukcesów. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień zasłużeni dla sportu w gminie Istebna, a także nagród wójta gminy Istebna oraz Rady Gminy Istebna. Wspólną nagrodę otrzymała Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna. Na zakończenie spotkania nie zabrakło oprawy artystycznej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.